Dzień dobry. Witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj zaproszę Was na drugą odsłonę sernika. Jeden sernik już wspólnie robiliśmy przy okazji życzeń noworocznych, które składałam Wam. A dzisiaj pokażę Wam, jak robię sernik wiedeński. I on nie będzie taki tylko wiedeński, ale będzie z malinami. Sezon na maliny niestety się kończy i trzeba te pyszne owoce wykorzystać do cna. I dzisiaj pokażę Wam, jak ja robię sernik wiedeński, wyśmienicie doskonały, właśnie z malinami. Sernik ten robię z okazji imienin mojego synka, który uwielbia wszelkiego rodzaju serniki i w ogóle ciasta. No i cóż, i bardzo serdecznie Was zapraszam na zrobienie razem ze mną pysznego sernika, imieninowego sernika. Do roboty! No to zabieramy się za robienie naszego pysznego, doskonale wyśmienitego sernika. Tutaj w misce mam 8 żółtek, do niego dodam połowę cukru. Tutaj mam cukier puder i do całości muszę wykorzystać 3/4 szklanki, więc połowę z 3/4 szklanki wsypuję do żółtek i ubijam na puszystą białą masę. Puszysta masa jest prawie biała. I teraz zmiana misek. Do miski wrzucam 25 deko masła i muszę je bardzo dokładnie rozpuszyć. I do tego rozpuszonego masła dodam resztkę, czyli połowę z 3/4 szklanki cukru pudru i kilogram twaroszku zmielonego z wiaderka. Najlepiej do tego się sprawdza piątnica czerwona, ale równie dobrze jest zastosować twarożek z Lidla Pilosa. Uzyskałam już bardzo ładną, puszystą, jednolitą masę. Cały czas kręcąc będę wlewała te moje rozbełtane żółtka z cukrem. I teraz cały czas mieszając dodaję jedną łyżkę mąki ziemniaczanej, dwie łyżki kaszy manny i olejek cytrynowy. I mieszam. I dodam również dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Masa już jest bardzo ładnie ukręcona i teraz zmiana znowu misek. I w tejże misce ucieram białka od żółtek, które już ukręciliśmy. Piana pięknie się ubiła, proszę bardzo. I teraz do tejże białej, ubitej piany będę pomału wkładała moją masę zerową i delikatnie, acz zdecydowanie muszę to wymieszać. Za bardzo tego nie możemy mieszać, dlatego żeby białka nie opadły. Masa już jest bardzo ładnie wymieszana, puszysta. I tutaj mam przygotowaną blachę, już tortownicę. Ten papier jest taki pognieciony, bo on jak go zgniotę, to on się lepiej układa w formie. I teraz całe to towarzystwo wlewam do formy. Nie do końca opróżniam miski, bo moje chłopaki uwielbiają wylizywać to, co zostaje. Ale to nie wszystko. Tutaj mam maliny. Do tych malin dodam trochę mąki ziemniaczanej, niedużo. Delikatnie wymieszam, a ta mąka potrzebna jest po to, żeby maliny w trakcie pieczenia mi nie opadły. I wrzucam to, czyli te owoce, do mojego sernika. O, tutaj jeszcze trochę popaprzę, rozprowadzę. I tak przygotowane ciasto wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na jakąś godzinkę. I tak wygląda mój sernik po wyjęciu z piekarnika. W piekarniku był 55 minut. Po 55 minutach wyłączyłam piekarnik i delikatnie go uchyliłam i on sobie tak do pół temperatury jeszcze stygł. I proszę zobaczyć, dzięki temu wyrósł, znaczy nie wyrósł, bo on wyrósł w piekarniku w czasie pieczenia, ale nie opadł mi. Teraz muszę go całkowicie wystudzić, ostudzić, żeby mogła usunąć ten papier pergamin i umieścić na paterze. To spotkamy się, jak już będzie wyjęty. Smacznego! I cóż, i to by było na tyle. I proszę pamiętać, że ten i wszystkie inne przepisy znajdziecie na moim blogu. Czego nie dopowiem, tam właśnie dopiszę. Do miłego, do następnego pysznego gotowania.